W dniach od 31 stycznia do 2 lutego we włoskim Rimini odbywały się dni otwarte firmy SCM. Na zaproszenie jednego z największych producentów maszyn i urządzeń dla przemysłu drzewnego i meblarskiego do siedziby firmy przybyło około 2000 gości z całego świata. Tegoroczne spotkania odbywały się pod hasłem Smart and Human Factory, w ramach którego SCM zaprezentowało rozwiązania, jakie trafią do fabryk w najbliższej przyszłości i które mają na celu dostarczenie użytkownikom jak najbardziej przyjaznych technologii automatyzacji. Nowy model interakcji między ludźmi i robotami ma zminimalizować niebezpieczne i powtarzalne czynności wykonywane przez ludzi oraz umożliwić operatorom skupienie się na zadaniach o większej wartości dodanej. Prezentacja obejmowała proces od złożenia zamówienia do przekazania na magazyn gotowego wyrobu. Złożone przez klienta zamówienie w postaci szafki zostało wprowadzone do programu, w którym na dalszym etapie zaprojektowano mebel i wygenerowano dane potrzebne do zasilania systemów operacyjnych na etapie produkcji, takie jak zlecenia poboru materiału z magazynu, ustawienia rozkroju płyt, dane dla obrabiarek i tym podobne. Wśród prezentowanych maszyn zobaczyć można było przedpremierowy pokaz nowych urządzeń CNC Nordenstingu, Morbidelli X200 i Morbidelli X400 oraz Stefani XL, kompletny moduł do oklejnowania obrzeży wraz z nowym systemem przenośników zapewniającym automatyczny powrót elementów w celu obróbki kolejnych krawędzi. Oficjalna premiera tych urządzeń odbędzie się podczas tegorocznych targów Ligna w Hanowerze. Transport międzyoperacyjny realizowany był za pomocą samobieżnych, inteligentnych wózków, które orientują się w przestrzeni bez zaznaczonych uprzednio szlaków komunikacyjnych i są w stanie reagować na pojawiające się przeszkody. Uczestniczący w wydarzeniu goście mogli zapoznać się z nowymi, modułowymi systemami cyfryzacji i automatyzacji produkcji. Zaprojektowano je tak, by zapewniały elastyczność i łatwość rekonfiguracji. Nexting to parafraza słów next i nesting, która oznaczać ma nowe podejście do nestingu, czyli zaawansowanego rozkroju płyty na formatki do produkcji mebli. W prezentowanym procesie produkcyjnym część operacji wykonywały roboty na samodzielnych stanowiskach roboczych lub koroboty współpracujące na stanowisku pracy z ludźmi. Całość produkcji była w pełni rejestrowana w systemie komputerowym, który umożliwia również zarządzanie serwisem posprzedażowym. Prezentacja The Next Generation miała pokazać, jak dzięki wykorzystaniu współpracy człowieka z robotami zapewnić można bardziej efektywną, szybką reakcję na wyzwania, jakie przed przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją mebli stawia masowa kustomizacja i przemysł 4.0. Oczywiście podczas pokazów nie zabrakło innych maszyn z oferty SCM, urządzeń CNC do obróbki płyt drewnopochodnych i drewna litego, szlifierek i urządzeń do profilowania powierzchni, i larek panelowych, formatowych, oklejniarek i innych. Podobnie jak w ubiegłych latach, zaproszeni goście mogli zwiedzić wybrane zakłady produkcyjne. Niezmiennie duże wrażenie robiła możliwość zobaczenia linii montażowej obrabiarek CNC. W tym roku pokazany został również nowy centralny magazyn gotowych urządzeń, który uruchomiony został wiosną 2018. W ciągu roku jego bramy opuszcza około 25 tysięcy urządzeń. Ciekawostką jest fakt, że nowe budynki i regały magazynowe spełniają specjalne wymagania związane z odpornością na trzęsienia ziemi. SCM pokazał również oddany zaledwie kilkanaście dni wcześniej nowy kampus, w którym prowadzone będą prace badawcze nad nowymi projektami oraz realizowane szkolenia tak dla pracowników firmy, jak i operatorów urządzeń pracujących w przedsiębiorstwach będących klientami SCM.